To będzie serio, jeden z najważniejszych filmów w tym cyklu. Skupimy się dzisiaj na tym, dlaczego warto kupować kryptowaluty w momencie, gdy inni się boją, i rozłożymy sobie to na czynniki pierwsze. Bo zapewne niejednokrotnie słyszeliście takie frazesy rzucane gdzieś tam w różnych odbętach internetu, że e, kupuj, gdy wszyscy się boją, kupuj, gdy wszystko spada, kupuj deep i tak dalej, ale to jest takie po prostu zbyt ogólne, żeby pojąć jak to działa i powiem wam dokładnie, dlaczego według mnie kryptowaluty mają jeszcze przed sobą przyszłość, dlaczego to nie jest koniec, dlaczego wcale nie stracić pieniędzy, dopóki nie sprzedaliście i jak to wszystko wygląda, więc zachęcam do oglądania, pamiętajcie o subskrypcji kanału i kciuku w górę i tylko zacznę od ogłoszeń parafialnych, mianowicie, jeżeli ktoś chce odebrać 500 dolarów w pozycji lewarowanej, to ma jeszcze na to 5 dni dosłownie, tyle wynosi timer, który odlicza czas do końca promocji, rejestrujecie się z linku poniżej w opisie pod tym filmem, wpłacacie minimum 100 dolarów z innej giełdy na Bybita, albo doładowujecie kartą, może być ekwiwalent w krypto też wysłany i odbieracie kupon w zakładce rewards i wtedy otwieracie pozycję long lub short na jednym z tych 10 projektów, które widzicie, bitcoin, jakieś tam altcoiny i jeżeli zyskacie, zysk z waszy, jeżeli tracicie nie, jeżeli korzystacie z jakiejkolwiek innej giełdy niż Bybit, według mnie warto sprawdzić. Zaczynamy materiał, wszystkie linki do Telegrama, do Discorda, do darmowych kursów są w opisie pod tym filmem. Więc po pierwsze pamiętajcie o tym, że znajdujemy się w kluczowym, i wiem, że często powtarzam to słowo, ale serio kluczowym momencie tej hosty. Po pierwsze za nami pół mniej więcej cyklu e, upłynęło, jeżeli chodzi o moment wzrostowy, po drugie jesteśmy w naj mocniejszej fazie korekty, jaka miała miejsce w tym cyklu. Po trzecie jesteśmy 6 miesięcy po halvingu, po czwarte jesteśmy 2 miesiące około przed elekcją, przed wyborami prezydenckimi, po kolejne już piąte jesteśmy na jakieś półtora tygodnia bodajże, przed obniżką 100%owych już praktycznie pewną, więc pięć krytycznie istotnych informacji nam się nakłada i sprawia, że rzeczywiście kryptowaluty na każdej z nich mogą zyskać w najbliższym czasie. Do tego numer 6. Bitcoin jest od wielu, wielu miesięcy na szczycie swojej dominacji, co prędzej czy później pozytywnie odbije się altcoinom i doda im wiatru w żagle. Więc jeżeli ktoś dopiero wchodzi teraz w krypto, to serio zazdroszczę, bo jest to moment prawdopodobnie, gdzie nie będziecie musieli długo czekać przed wzrostami, a do tego Również będziecie mogli zakupić projekty, które są relatywnie tanie. I wiecie, mimo tego, że Bitcoin jest tylko tylko 22% niżej od swojego marcowego all time high, to większość osób na tym rynku dosłownie zgrzyta zębami, też bym chciał, ale miałem wyrywane ósemki parę dni temu, może widzicie, może nie, e, no jest mały problem, ale jakoś ten film nagram. No i po prostu te osoby boją się, że jest to koniec wzrostów. I dla wielu osób jesteśmy wręcz takim przysłowiowym w formie metaforycznej tytaniku, tak, To nie my, właśnie uderzyliśmy w lodowiec, marzec to był lodowiec, pik na 73, 300 czy tam 700 to był lodowiec na bitcoinie, i z dnia na dzień jesteśmy coraz bardziej pod wodą. I w sumie tak ta historia się rysuje, tak to wygląda, że to ostatnie pół roku to jest nieustanne, po prostu zatopienie się statku, okres zanurzenia trwa i trwa i to zanurzenie jest coraz głębsze. I do tej pory, jak to sobie przyglądają różne materiały, to mi brakowało takiego ogólnego podsumowania tej obecnej sytuacji na rynku krypto, gdzie ktoś przeanalizowałby po prostu te najważniejsze aspekty, jak to wygląda pod tym względem. Więc no, postanowiłem się też dla samego siebie, bo mnie to ciekawiło w formie researchu podjąć się tego zadania i skupię się na dokładnie kilku aspektach. Pogadamy o psychologii w inwestycji, przekażę wam wiedzę na temat tego, jak działać w takich momentach, jak ten, dokładnie ten moment, w którym się znajdujemy. Powiem wam, co ja obecnie robię. Przeanalizujemy podobne momenty w przeszłości, które łudząco przypominały obecny moment oraz poruszymy też aspekt cykliczności. Więc bez zbędnego przedłużenia zapraszam do szczegółowej analizy. Więc, po pierwsze, na rynku krypto, delikatnie mówiąc, najlepiej nie jest. Od ponad miesiąca zdecydowanie strach przeważa. Tutaj wszechobecny jest i panuje, zasiewa swoje plony. I wielu, zwłaszcza właśnie nowych inwestorów, no jest wręcz sfrustrowana faktem, że obecna konsolidacja trwa już 6 miesięcy, co jest najdłuższym w historii bitcoinach po halvingowym okresie bez wzrostów. Więc to też daje do myślenia, ale już coraz bliżej. I dla wielu z Was price action bitcoina może wydawać się nieistotne, gdyż obstawiam, że większość Waszego portfolio właśnie stanowią altcoiny i to nimi jesteście najbardziej zainteresowani. Ale dobrze wiecie, że Bitcoin koreluje z rynkiem altu, więc również na ten temat warto poruszyć. Od marcowego szczytu, który macie tutaj pokazany, to na wykresie Total Free widzimy od tego momentu oczywiście same spadki, praktycznie z odbiciami po drodze, ale to jednak e, nie były gdzieś tam zmiany trendu, tylko dalsza kontynuacja jakichś wyższych dołków. tak? Więc kapitalizacja altcoinów od samego czasu tego skurczyła się około 30%. Tak średnio jako koszyk. No i to w pełni też nie obrazuje pogromu, jaki rozegrał się na wielu altcoinach, które straciły po 78%. 80-90% czy nawet więcej, między innymi tutaj jeden z projektów, niefortunnie wybrany do portfela na Hosce, czyli Shrapnel, który stracił 95% około od swojego all-time high, które miało miejsce w tym roku bodajże, a jeżeli nie on time high, to przynajmniej najwyższych wartości, jakie ta kryptowaluta miała właśnie w 2024 roku. Więc z gamingiem no, udało się na początku zagrać, zarobić na początku, ale nie zrealizowaliśmy zysku. W tym też jest i moja wina, więc e, takich sytuacji będę starał się nie powtarzać i tym samym projekt e, no, pogrążył troszeczkę tę naszą część gamingowego portfolio. Więc to wszystko sprawia razem, że na rynku panuje wręcz taki, wiecie, negatywny sentyment. Tak? E, I jak sobie widzimy, sporo takich altcoinów, które na kanale były poruszane, które pokazywałem, nie od momentu publikacji, ale od momentu swoich szczytów spadła o bardzo dużo i pokazuje to świadomie, szczerze, żeby pokazać Wam, jak realnie sytuacja wygląda, nie zacierać jakiś tam poszlak itd. Ale biorąc pod uwagę, że ten negatywny sentyment jest, to większość wie jeszcze dalsze spadki i upadek wielu kryptowalut. Tak? Takie głosy nie, nieustannie wręcz się pojawiają, a podczas tych kilku lat, które ja na rynku spędziłem, przez takich wiele momentów zwątpienia przechodziłem. I to, czego się nauczyłem finalnie podczas właśnie tych kilku lat tutaj spędzonych, no pozwala mi serio spać spokojnie z tymi moimi inwestycjami, bo dość dobrze pojąłem po prostu psychologię, jaka na tym rynku rządzi. I to często się dzieje. Serio mnie te spadki nie ruszają prywatnie. No, nie wiedziałem, że nastąpią od razu od marca. Myślałem, że to będzie miesiąc, dwa później, dlatego też nie kaszowałem tych altcoinów, o czym mówię niejednokrotnie, z uwagi na zaburzony cykl przez wprowadzenie ITF-ów, ale to nie weszło jako bet, więc tego teraz nie Niestety efekty uboczne widać do teraz, ale jednak, jeżeli chodzi o to. Czy nie odrobię strat, to wiem, że odrobię, bo mam portfolio, które jest dobrze ułożone. Mam dużo środków w Bitcoinie, w Ethereum, w XRP, w Solanie, w stablecoinach i około tylko 20-parę procent stanowią altcoiny i jakieś tam low capy w chwili obecnej. I low capy straciły najwięcej, tak samo jak niektóre memy. Więc cały czas, jak Bitcoin i Ethereum odbije, to i tak przewyższy sumę strat, która miała miejsce. Liczę, że reszta też będzie w stanie odbić. I ta grafika to jest Wall Street Cheat sheet Ona rzeczywiście obrazuje świetnie wręcz, w jaki sposób emocje inwestorów działają. Przedstawia uproszczony cykl psychologii rynku, ukazując właśnie emocje, które towarzyszą nam podczas różnych jego okresów. tak? I wzrost ten krypto rozpoczyna się od tego niedowierzania, gdzie inwestorzy są sceptyczni co do trwałości odbicia, aby przejść zaraz do tej fazy nadziei, potem do optymizmu oczywiście, gdzie uczestnicy rynku, no wiecie, zaczynają wierzyć nowo w hossę i cały, cała ta wiara tak powraca. I wtedy mania zakupowa nabiera tempa, wszyscy wokół są chciwi i gdy Krośnie, euforia sięga z Zenitu, to też trzeba przyznać, i każdy czuje się geniusz, wiecie, myśli, że pozjadał wszystkie rozumy. To się nawet nazywa ten efekt Daninga Kragera bodajże, gdzie rzeczywiście osoby, która wie niewiele, wydaje się, że umie coś, a osoba, która jest rzeczywiście profesjonalistą w danej dziedzinie, wie, świadoma jest, że dużo jeszcze nie wie, i totalnie nie ma się do jakiegoś góru, tak? Więc w zależności od poziomu wiedzy i poziomu jakby takiej samoświadomości i Powiedzmy, no pewnego rodzaju ogłupienia, atmosferą dookoła, można mieć różne podejście, więc dużo ludzi właśnie wchodzi w ten stan, stan euforii, uważa, że jest niepokonane. tak. W momencie właśnie tych pików, gdy rynek rośnie. I następnie, gdy rynek zaczyna spadać, wiadomo, pojawia się niepokój, pojawia się zwątpienie, gdzie każdy ma nadzieję, że te spadki są tylko tymczasowe i nie ma co sprzedawać, bo zaraz odbije. W fazie paniki, rozkapitulacji zaczyna się tracić, nadzieję i wiarę wręcz. Wyprzedaje się swoje aktywa, by ograniczyć straty, a w końcu pojawia się depresja. Czyli ten moment tutaj. Inwestorzy czują się przytłoczeni swoimi stratami. Według mnie totalnie ma to miejsce teraz pod względem sentymentu i emocji, a cykl kończy się ponownym niedowierzaniem w odradzający się rynek, bo już każdy zwątpił, że ta hossa nadejdzie, co prowadzi do kolejnej rundy emocji i jeszcze z reguły mocniejszej akcji. I takiego motoru napędowego, który pcha to wszystko jeszcze ostrzej. Więc czy ten taki roller koster emocjonalny nie brzmi znajomo? No, myślę, że brzmi totalnie. Więc jeżeli nie rozpoznaliście tego schematu e, jakby wedle tego, co sami robiliście, to może i dobrze, bo jesteście dobrze ustosunkowani do rynku krypto. Ale naniosę dla Was właśnie na ten Wall Street Cheat Sheet, wykres kapitalizacji altcoinów i może wtedy dojrzycie podobieństwa. Patrzcie. Więc tak to wygląda. Przebijają się tutaj nam altcoiny. Które są tymi tutaj liniami zaznaczone, na wykres total free. A tutaj mamy właśnie ten cały moment. I Disbelief, Depression jest mniej więcej właśnie w aktualnym momencie. Po czym po paru tygodniach czy miesiącach potencjalnie powinien już nastąpić mocny, mocny wzrost i kolosalne odbicie względem wartości aktualnych. Więc to po prostu dokładnie, doskonale ilustruje, jak te emocje, czy euforia, panika, depresja pojawiają się podczas cyklu od początkowego sceptycyzmu powiedzmy i niedowierzania w odbicie na rynku na początku 2024 poszliśmy najpierw do optymizmu, następnie do marcowo-kwietniowej euforii, która miała miejsce tutaj. Panowała ekstremalna chciwość, wielu ludzi dopiero wtedy zaczęło kupować kryptowaluty po raz pierwszy, interesować się tematem. Alty po osiągnięciu lokalnego szczytu zaliczają korektę, a schematy pokazane na tym właśnie wykresie są jeszcze bardziej widoczne, gdy na rynku panuje zły sentyment. Jeszcze parę miesięcy temu trading na altcoinach wydawało się najlepszą rzeczą na świecie, a teraz Teraz mówi się o BSI upadku większości kryptowalut. Więc obecnie e, prawdopodobnie znajdują się gdzieś w okolicy depresji. E, a dlaczego tak sądzę? No pokazuje mi to między innymi wasz sentyment, tak, to co widzę, co widzę w komentarzach na YouTubie, e, które w ostatnim czasie bardzo często bywają negatywne. I e, nie tylko przeze mnie, przez to co zrobiłem, tylko ogólnie wypowiadacie się nawet o rynku kryptowalut, jaki to jest gówno, jaki szajs i czemu daliście się w to wpakować, tak? Obwiniacie wszystkich, wszystko wokół za wasze decyzje i za to, że dołączyliście do tego rynku na początku tego roku, gdy ulegliście FOMO, jak rynek zaczął rosnąć i teraz jesteście obrażeni bo miało rosnąć, a spada, wypisujecie swoje żale, tam wiecie o straconych majątkach, życiowym zawodzie. No i to są osoby, które no muszą przeżyć ten cykl, żeby zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje. I tutaj serio, z brutalną szczerością, muszę przyznać, że rynek krypto nie jest dla każdego, tak? Nie wszyscy też na tym zarobią, no, większość z Was na tym straci, bo albo wejdzie za późno i kupi drogo, albo nie sprzeda na górka, bo gdzie Wam się udało, że będzie rosnąć dalej. Więc poza tym, na tak zmiennym i niepewnym gruncie, bardzo szybko, właśnie łatwo te skrajne emocje, czy to właśnie ekstremalna chciwość, czy strach, nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. Więc no sporo jest takich komentarzy i sporo rzeczywiście jest informacji, które te winę na mnie zrzucają. Częściowo jest to słuszne i to jest prawda, jeżeli chodzi o poszczególne piki, o czym pokornie mówiłem niejednokrotnie, ale ja mówię o czym kompletnie innym, o takiej psychologii, o fakcie, że dużo ludzi sobie nie radzi samemu z tym, co się teraz dzieje. Więc, jeżeli ktoś chce serio jakiś sukces na tym rynku osiągnąć, albo chociaż uchronić swoje pieniądze przed stratą, no to musicie absolutnie ogarnąć podstawy psychologii rynku i to wymaga praktyki, to wymaga doświadczenia, bo nie każdy z Was tę umiejętność o a wielu zrezygnuje z dalszego inwestowania. I pamiętajcie też, że rynek po prostu rządzi się odmiennymi prawami, kiedy wokół wszyscy mówią wam, że kryptowaluty idą do nieba, to powinniście od razu się zastanowić, czy nie jesteście gdzieś w okolicach szczytu bańki zgodnie z obrazkiem przed Waszymi oczami. No bo dołączanie do rynku w fazie euforii to jest punkt najwyższego ryzyka inwestycyjnego, jak sami zresztą tutaj widzicie. A z drugiej strony, inwestowanie w czasie strachu i depresji, tak jak to ma miejsce teraz, jest historycznie najlepszym momentem na inwestycje, co niejednokrotnie zostało potwierdzone matematycznie. Więc czy to jest łatwe? Absolutnie nie jest. Wiadomo, że rodzi się wiele wątpliwości, ma się może mniej pieniędzy, bo się większość wydało dalej. ale kiedy wszyscy wokół mówią, że jesteśmy o krok przed krachem, ceny krypto spadają i wszyscy się boją kupować, to bardzo, bardzo trudno jest niedoświadczonym inwestorom iść po prostu pod prąd. Więc wiecie, w tej całej grze o to trochę chodzi, tak? Trzeba to sobie uświadomić, że kupujemy na strachu, jak jest tanio i sprzedajemy w chciwości, jak jest drogo. I w takich czasach powstaje najwięcej milionerów, nawet miliarderów, jeżeli ktoś operuje jakimś znacznie dużym kapitałem, bo nawet bywały przypadki, że ktoś wecie z 10, 20, 30 milionów dolarów, był w stanie zrobić na przykład miliard dolarów na rynkach kapitałowych, ponieważ no, podjęto ryzyko, zostało ono wynagrodzone, i często były to dobre piki, trafne, które sprawiły, że ktoś dużo wyciągnął. I to wcale wiadomo, nie jest łatwe. Sam się o tym boleśnie przekonałem, popełniłem wiele błędów, zwłaszcza nie jestem zadowolony z tego, jak rozgrywałem rynek w ostatnich miesiącach, czyli od marca do lipca, ale poprzedni rok nie Osoby, prawie nic do zarzucenia. Według mnie prowadziłem Was poprawnie i dobrze. Liczę, że dacie mi jeszcze jedną szansę, żeby pokazać Wam na tej drugiej fali wzrostowej, drugiej fazie cyklu, co potrafię i co jeszcze możemy razem wykręcić. Więc pomimo gorszego drugiego i trzeciego kwartału, to jestem generalnie zadowolony właśnie z tego, jak to wyglądało te ostatnie dwa lata. No, pomijając te ostatnie parę miesięcy, wiecie, ten ostatni miesiąc już jest dobry. Sporo refleksji, sporo jakby takich napraw różnych rzeczy i portfela i podejścia. Ale ten okres, wiecie, marzec do lipca, powiedzmy, no to chyba najgorszy w mojej karierze kryptowalutowej. Więc taki rachunek sumienia robię świadomie, robię po prostu w formie takiej obiektywnej, publicznej, żeby pokazać wam, że wy też powinniście, że to jest coś, co każda osoba powinna zrobić samemu po cichu. I rzeczywiście podejść pokornie do tego, co się zrobiło, zrobić zoom out i zauważyć te wszystkie swoje błędy, które się popełniło, żeby po prostu nie robić tego po raz kolejny. Więc, no, zadowolony jestem na pewno z tego, że chociażby udało mi się poprawnie wytypować dołek tej Bessy. Więc wiecie, te dwa kwartały za nami, ale najważniejszy prawdopodobnie przed nami i trzymam kciuki, żeby był równie dobry jak pierwszy kwartał tego roku, bo wtedy będzie działo się dużo, a jeżeli dalej jesteście na tym rynku i mnie oglądacie, to prawdopodobnie będziecie zadowoleni. Więc no ja na pewno jestem zadowolony, że udało się ten dołek Bessy wytypować, tak? Wtedy każdy, każdy trąbił, że spadałem na 12 tysięcy na 8, a ja rzeczywiście dałem taki post, który się mocno niósł na tym x Twitterze i zrobiłem konkurs na pół bitcoina, po całej Polsce go zakopałem, jakieś wiersze robiłem na YouTubie, gdzie jakby potwierdzeniem tego, że tak uważam, a nie, że to jest Jeden z losowych postów był fakt realizacji tego konkursu. A pomyliłem się o 24 dolary co do dołka tej Bessy. Więc tutaj rzeczywiście nie było łatwo się przebić przez tłumy, ale trzymałem się swojej decyzji. I nie miałem sam środków na 15,5 tysiącach. Od 17 tysięcy akumulowałem bitcoina, mam entry na 21 tysiącach, 22, zależało od momentu, ale teraz tak podsumowując, to jest około 22 tysiące. Więc tutaj rzeczywiście na tym bitcoinie wygląda to po prostu lepiej. Konsekwentnie akumulowałem i wiem, że część z was starych widzów również tego bitcoina i Ethereum, kiedy kapitalizacja krypto była w okolicach 1 biliona dolarów, no i chętnych na kupowanie było jak na lekarstwo, tak. Po prostu trzeba było trzymać się planu i ładować się po pachy co miesiąc a z tą średnią na poziomie, który widzicie na ekranie, no mogę powiedzieć, że ten cykl na ten moment pod tym względem jest udany, bo Bitcoin jest cały czas na 150% zysku, i Ethereum tylko 58% w chwili obecnej, szczególnie, że to jest entry od tutaj wejścia w 2022-2023 roku, ostatnio robiłem dokładkę na Ethereum tam po 200, 2300, 2400 i mam teraz jakieś 1700, ale pokazuje to, co miało miejsce wtedy, tak? Więc no, włożyłem w krypto niemały kapitał, dało mi to dużo na plus, aktualnie jest to tylko paręnaście procent, nie będę kłamał, jeżeli, chodzi o sumę, ponieważ te altcoiny z tego półrocza mocno zjadły ten zysk i mocno po prostu zatraciłem się, jeżeli chodzi o te wartości, bo dużo altów spadło o 60-70% i również cały czas je posiadam i również mnie to dotknęło, więc nie mówię, że pozjadałem wszystkie rozumy, żeby jeden z altów, nie, nie miało to miejsca, tylko niektóre sprzedawałem FED, AGX na przykład upłyniałem, bo miałem bardzo duży X na nich, niektóre krótkoterminowe zagrania, ale dobrze wiecie, jak widzieliście te portfolio na hostce w prawym górnym rogu wrzucam jego aktualizację, dla chętnych, którzy nie pamiętają, nie widzieli tego filmu, żebyście sobie zobaczyli. Więc po prostu tutaj kluczowe jest tym wszystkim to, że teraz jestem na plusie, małym, ale jestem, pomimo takich spadków na rynku i altcoinów, żebym w odpowiednim momencie, wy również mogliście czasami po prostu nie chcieliście, byliście trochę, wiecie, tacy krytycy co do rynku krypto, woleliście wejść później, jak będą kolejne potwierdzenia, no trudno, stało się. Kolejna rzecz to risk management, to position sizing, to dywersyfikacja, to są bardzo ważne po prostu takie wartości, które pomagają tej matematyce grać na waszą korzyść i mega dużo dużo o tym mówię. Po pierwsze w poradniku o tym, jak grać na dźwigni na giełdzie Bybit. W prawym górnym rogu on jest przypięty. Zobaczcie sobie, jeżeli nie widzieliście. I w opisie pod tym filmem macie playlistę tradingową, tak jak macie pokazane na ekranie. Rozszerzacie opis, rozwijacie, schodzicie 20 filmów z tej playlisty, zapiszcie ją sobie, bo według mnie na kolejny cykl to jest złoto i pomoże wam bardzo w tych rozgrywkach. Więc po prostu to jest takie też case study. Więc wiecie, no oczywiście wiele rzeczy mogło pójść w tym cyklu znacznie lepiej. Nie boję się o tym otwarcie mówić. Wiele altów, które kupowałem jest na dużej Minusie. Ja również kupowałem w okresie chciwości, nie wszystko, ale częściowo, i zawczasu nie realizowałem zysków. Jednak potrafię wyciągnąć wnioski, na nikogo się nie obrażam, a pretensje mogę mieć tylko do siebie. I Zdaję sobie też sprawę, że rynek krypto no, to jest dżungla cały czas. Walczy się tu o przetrwanie, trzeba wyciągnąć wnioski ze swoich zagrań. I teraz na ekranach widzicie wnioski z filmu z najgorszymi tokenami tego cyklu, które właśnie wtedy publikowałem, żeby więcej takich błędów nie popełnić. Zachęcam Was jeszcze raz do obejrzenia tych materiałów, w których analizowałem dobre i złe zagrania w tym cyklu, prawem górnym rogu macie przypięte najpierw film właśnie ze złymi, a teraz z dobrymi zagraniami. I tam zrobiłem porządny rachunek sumienia, wyciągnąłem najważniejsze wnioski, które mogą mi pomóc, zarówno teraz, jak i w dalszym rozgrywaniu altcoinów w tej hoście. Kolejny ważny temat. Tutaj pytacie się mnie, co robić, albo co ja robię z altcoinami na stracie. No i tutaj rzeczywiście część z nich uśredniam, właśnie dlatego, że na rynku panuje strach i kryptowaluty są na znacznych przecenach, a część nie dotykam. Jeżeli chodzi o te, które są malutkie, które są capami, nowymi Kojnami, nie uśredniam ich, bo... Jest duża szansa, że po prostu pójdą w piach. Te projekty, które są z top 10, top 20, uśredniam, bo jest duża szansa, że przetrwają. A jeżeli chodzi o Bitcoina i Ethereum, to Bitcoina już nie dokupuję, a Ethereum do 2,5 tysiąca dolarów znowu ładuje, ile wlezie, bo uważam, że jest to mega przycena i potem szybko takiej ceny nie zobaczymy. Więc uśredniając stratne pozycje do końca roku, które są główną składową mojego portfela, to myślę, że wyjdę na tym dobrze. A rok 25 wynagrodzi moją strategię. Jestem prawie tego pewien, tak, tak subiektywnie, indywidualnie patrząc na to, co się dzieje analizując rynek każdego dnia licząc na to, że jeszcze będzie jedna fala wzrostowa. Więc po prostu najważniejsze to mieć ten income co miesiąc, przychód jakiś dokładać i dokładać do projektów, które wyżycie, a te, które nie są perspektywiczne, które są daleko i widać, że nie dowożę, to odpuścić, bo będziecie mieli jeszcze większą stratę. Więc po prostu Bitcoina mam już sporo, nie dokupuję go więcej. Te gorsze dni na rynku, właśnie staram się zwiększać ekspozycję na Ethera, te powaltcoiny, wiecie, solane, Toncoina, Chainlinka, Pepe, Jupitera czy na przykład BRED, jeżeli chodzi właśnie o te memy. Tutaj macie te wszystkie ikonki pokazane i tickery. A wy co macie robić? No ja nie udzielam porad inwestycyjnych, nie mogę, zaraz w ogóle wchodzi też Mika, więc będę mógł mówić tylko to, co ja robię, nie będę odpowiadać na wasze pytania, co bym zrobił z tym portfolio, albo co byś kupił na moim miejscu. Nie będę mógł, serio. Będzie to po prostu niemożliwe. Ale gdybym zaczynał, posiadam na stracie altcoiny stop 100, to bym je po prostu powoli dokupywał, uśredniał, bo jest największa szansa, że dadzą finalnie zarobić. Te top 20 uśredniałbym też mocniej, bo większość tych projektów ma już ugruntowaną pozycję na rynku. A czym dalej w las, tym po prostu mniej bym dorzucał do pieca, starał się trochę zbić te ceny. Wiecie, no, na altcoinach z 60. pozycji, 70. i tak dalej. A czym dalej w las, tym mniejsze po prostu zaangażowanie mojego uśrednienia lub w ogóle jego brak. I... Ci, co są duże na rynku, myślę, że przyznają mi rację, że dokupowanie w strachu nie jest wcale takie łatwe, no bo po prostu niełatwo iść pod prąd, zwłaszcza gdy media nieustannie wokół, wiecie, podsycają taką atmosferę niepewności i dalszych spadków, bo Bitcoin w swojej 15-letniej karierze, tutaj macie taką mapkę wręcz tych śmierci Bitcoina wedle mediów, był deklarowany jako martwy Bitcoin ponad 400 razy, co nie? Bo coś tam się stało, Bitcoin umiera, Bitcoin upada, Bitcoin reaguje, koniec Bitcoina. I jeszcze w tym roku pojawiały się argumenty argumentujące, że to właśnie koniec, więc nic dziwnego, totalnie się Wam nie dziwi że czytając tego typu treści, ludzie ma, mają, no macie sami, tak, negatywne podejście do krypto i boicie się inwestować, więc no trzeba mieć sobie nutkę takiej nieracjonalności, takiej, takiego podejścia spekulanta, by przetrwać dłużej i zarobić na tym zmiennym rynku, pomimo tego, co gadają wokół inni, bo Bitcoin co rusz staje jak Feniks Popiołów i jak do tej pory wiodąca kryptowaluta, nasza ulubiona, spotkała się z setkami, wiecie, tych nekrologów, które ogłaszały ją martwą właśnie lub na porażkę od momentu jej powstania w 2009 roku. I mimo tego, bitcoin dalej jest wśród nas, ma się dobrze i przebija all-time high raz za razem. I przeglądając te historyczne korologii bitcoina, to na CNBC i Bloombergu pojawiają się najczęściej z mnóstwem właśnie artykułów ogłaszających jego śmierć. Nagłówki obejmowały między innymi to, że bitcoin jest nadal skazany na porażkę, że bitcoin to zdecentralizowany schemat Ponziego i że bitcoin nie jest przyszłością pieniądza. Więc no. Te mainstreamowe media sieją największy furt wokół Bitcoina i krypto i myślę, że czasami nawet wręcz chcą i wymuszają tak globalnie, żeby jak najwięcej osób trzymało się z daleka od tej klasy aktywów, szczególnie w momentach, gdy właśnie spadki są na rękę wielu osobom, więc to też jest trochę podejrzane. Wiadomo, że takie portale są w rękach osób na samym szczycie często, szczególnie z takimi zasięgami, bo władzą nie do końca są nasze pieniądze, tylko zasięgi i moc po prostu przekazywania informacji. Więc wiecie, po każdym metaforycznym pogrzebie Bitcoin nieustannie odnajduje nowe życie. To długoterminowo wzmacnia jego wartość również, bo jest potwierdzenie społeczne, że okej, okay, odżył, odżył, odżył tyle razy, to czemu ma nie zrobić tego i teraz. Więc ta statystyka właśnie pozwala mi też myśleć pozytywnie w kontekście inwestowania w Bitcoina i niektóre altcoiny nawet w takiej fazie jak teraz, czy ekstremalnego strachu. A jeżeli o altcoinach mowa to Ethereum, szczególnie Ethereum, jest ostatnią ofiarą ogromnego fudu Między innymi jak bumerang wręcz powracają argumenty, że sieć jest przestarzała, za wolna, są lepsi konkurenci na rynku i tak dalej. I bardzo ciekawa obserwacją jest też narzekanie społeczności na ceny gazu na Ethereum, bo gdy na rynku mamy wzrost i każdy się bogaci, to wiecie, każdy tam płacze i zgrzytała się zębami tytułowo, że e, za, za drogie te fina Ethereum, a teraz, gdy są tanie, to to jest podejrzane, dziwne, sieć upada, więc to też jest takie głupie. Więc po prostu paradoksalnie zamiast zachwalać te niskie ceny gazu, to jest na odwrót i społeczność Rzeka, no bo przecież, że taki gas tani, no to Ethereum umarły projekt. Więc no, kryptowaluciarzom się nie dogodzi. Mamy bardzo wysokie standardy i tyle. Poza tym też się dyskutuje właśnie a propos Ethereum, że to ekonomia znowu jest inflacyjna, i to oczywiście też podsyca niepewność e, powielana na Twitterze czy innych social media, No bo krytycy ignorują fakt, że i tak inflacja jest niższa niż na innych projektach, nawet niższa często niż na Bitcoinie, na Tonie. A ten skrajny, tragiczny sentyment wokół Ethereum to też jest dobry znak, że jesteśmy już w okolicach lokalnego dołka i w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy doświadczymy tak zwanego, bo istnieje takie coś hate rally właśnie na Ethereum, czyli taki rajd nienawiści, gdzie wiecie, to będzie. Pchało i potęgowało tę narrację, więc ja cały czas pozostaję byczy co do właśnie Ethereum. Przy okazji też zapraszam do mojego filmu, gdzie robiłem predykcje oparte wieloma danymi obiektywne a propos tego, ile może kosztować Ethereum właśnie w tym cyklu do końca hosty, w prawym górnym rogu. Ten film znajdziecie też jest na moim kanale, więc nie zapomnijcie o subskrypcji, kciuku w górę. A w opisie pod tym filmem macie różne linki i playlisty po wejściu na kanał. Więc no ogólnie nie da się ukryć, że inwestowanie w krypto jest ryzykowne, a jeszcze większe ryzyko podejmujecie, gdy inwestujecie w altcoiny. I jak Podaje raport na Coingecko, 50% rynku zniknęło z powierzchni ziemi od 2014 roku i statystycznie więc macie 50% szansy na to, że bezpowrotnie stracicie swój kapitał wkładając kasę w altcoinie na parę lat, że połowa z nich upadnie. Więc ym, no jeżeli zdecydujecie się na podjęcie tego ryzyka i zakup altcoina, to którego niby mamy wybrać? Tak, to też jest takie pytanie, które często się pojawia, no bo co roku powstaje olbrzymia liczba nowych altcoinów. Głównie mam coinów, które nie przeżywałem często nawet roku, a 23 rok był rekordowy pod względem produkcji nowych kryptowalut, bo powstało ich prawie 1 milion. Sztuk. I co gorsza, 2024 prawdopodobnie pobije ten rekord, bo z się wypuszczono na rynek ponad pół miliona różnych tokenów, a do końca roku zostało jeszcze parę miesięcy. Te dane też są różne, czasami nie zlicza się tutaj tokenów z Pumpfana w zależności od tego, kto to agreguje. Więc wybór altów, które by dały zarobić i dadzą zarobić, to jest stąpanie po polu minowym, bo jeden zły wybór i traci się swój kapitał, czego sami dobrze wiecie, mogliście doświadczyć ostatnio. I przed dołączeniem na ten rynek pewnie nie zdawaliście sobie sprawy, że trzeba posiadać po prostu stalowe nerwy, i o cierpliwości, jak te altcoiny się akumuluje. I wykres, który za chwilę wam pokażę, myślę, że też dobrze to obrazuje. No bo mm, zobaczcie, w poprzednim cyklu Total Free, czyli alty bez bitcoina, Ethereum i bez stablecoinów, przez 900 dni nie mogły utrzymać się powyżej poziomu 100 miliardów kapitalizacji. Cały ten rę zaznaczony na pomarańczowo, tak. I dla wielu osób to był okres niepewności, czekania i zgrzytania zębami. A cierpliwość finalnie opłaciła się, bo w listopadzie właśnie te 100 miliardów dolarów, te magiczne 100 miliardów zostało wybite i rozpoczęto począł się alt season i zobaczcie co działo się później jak to wszystko poszło w górę na kilkaset miliardów więc czy wierzyłbyś dalej w swoje altcoiny gdyby nie rosły przez 2,5 roku albo nawet gdyby spadały? Pewnie nie, tak? Więc nie dziwię się, że dużo osób zmęczonych rynkiem wyprzedawało na stracie a nielicznie akumulowali, bo ciężką sztuką jest nie zwątpić w coś nieustannie mieć wiarę po prostu i wierzyć w to co się pomyślało na początku i trzymać się, kultywować tą swoją strategię Ceną kryptowalut w takim momencie jak teraz też nie sprzyjają różne wszechobecne głosy które mówią, że spadniemy jeszcze niżej i z wieloma statystykami i wykresami faktycznie no, trudno się nie zgodzić. Na przykład zobaczcie, wiele z nich pokazuje trudny moment, w jakim rynek się znajduje, na przykład dane on-chainowe. Tak? Patrząc na metrykę, która okazuje zrealizowane straty, zauważam, że ich ilość wzrasta, a ludzie nie wytrzymują ciśnienia tej długiej konsolidacji. Co więcej, ludzie też realizują coraz więcej strat w miarę postępu trendu spadkowego i ten sell-off, bo tak to się fachowo nazywa, wśród inwestorów właśnie nie osiągnął jeszcze ekstremalnych poziomów. Jest on tutaj właśnie pokazany, ale stopniowy wzrost sugeruje po prostu, że pewien strajk zaczyna rosnąć. I potęgowane tak subiektywnie według mnie, prywatnie sobie rozmyślając, jest to na pewno tym, że jesteśmy już 6 miesięcy w konsolidacji, że nie przebiliśmy jeszcze all time high przed halvingu, że altcoiny gryzą glebę, że weszło tak dużo nowych osób i to wiecie, takie plotki, takie te głupie po prostu informacje, które są przekazywane z ust do ust, często od niedoświadczonych osób są powielane i potem są e, no, wręcz bzdury w głowach co niektórych nowych inwestorów. O negatyw. W pewnym sentymencie świadczą też funding rates na giełdach, które są teraz ujemne, bo kiedy te stawki finansowania e, po polsku, e, tak można powiedzieć, są ujemne, to to oznacza, że shorty płacą longom za utrzymanie pozycji. I ujemne stawki finansowania te wskazują, że dominują sprzedający, co jest charakterystyczne w Bessie. I chociaż obecnie te wartości funding rates nie osiągnęły jeszcze ekstremalnie ujemnych poziomów, to ich ciągła obecność w negatywnym obszarze po prostu no, sugeruje, że sentyment nadal jest niekorzystny i może zwiastować dalsze osłabienie, zwłaszcza jeżeli ten Trend się utrzyma. Pomimo tej negatywnej dynamiki, z wykresu można też wywnioskować, jak widzicie, że w przeszłości podobne ujemne stawki finansowania prowadziły do potencjalnych odbić, co może sugerować po prostu, że rynek się zbliża do punktu, w którym zacznie szukać wsparcia. I obecna sytuacja na ETF-ach też nie pomaga, bo sierpień i wrzesień są bardzo, bardzo ubogie w jakiekolwiek napływy kapitału. Dominują po prostu odpływy, szczególnie, że inwestorzy boją się podejmować ryzyka inwestycji w kryptowaluty. Tacy też tradycyjni, ten wiesz, Stanley z Ameryki, tam on się boi kupować bitcoin, bo on spada. No i to wtedy średnio po prostu napędza cały rynek, ale prędzej czy później on powie, że oho, rośnie, to teraz może kupimy. Więc po prostu na Ethereum, na ETF-ach sytuacja wygląda jeszcze gorzej i tam regularnie po prostu notuje się dni handlowe, które są no z rzędu, wręcz jakimiś strajkami odpływów przez kilka dni, raz po raz. Jeżeli chodzi o Glassnode, idąc dalej, on-chainy, to jest pewna taka korelacja dwóch wskaźników, które w tym cyklu dobrze obrazowały momenty zmiany trendu. Tu mówię o accumulation trend score i relative activity of small and large entities. I to są właśnie małe i duże podmioty, tak? Jeżeli chodzi właśnie o rynek krypto. Więc po prostu my chcemy tu zobaczyć takie bycze odczyty zarówno na akumulacji, jak i na aktywności jednostek jednocześnie. No bo zauważcie, jak to wyglądało rok temu w październiku i styczniu tego roku. Tutaj mamy zaznaczone, tak? Kółeczkiem teraz, jak to było wtedy. I chodzi o to, że były to dwa momenty dosłownie, gdy akumulacja była na bardzo wysokich poziomach i jednocześnie aktywność zarówno mniejszych, jak i większych jednostek wchodziła wtedy w dynamiczny trend wzrostowy. Tutaj jesteśmy, więc no niestety Niestety, póki co mamy zerową akumulację, aktywność jednostek również nie powala. A dopóki nie zobaczymy odwrócenia trendu na tych dwóch wskaźnikach, no to ciężko będzie powrót hosty. To jest moment aktualny teraz, tak? Mamy wrzesień 2024 roku, więc ta korelacja sugeruje, że jeszcze jesteśmy w konsolidacji i musimy poczekać na nadejście kolejnej fali wzrostowej wedle tego konkretnego wskaźnika. Ja się domyślam, słuchajcie, że patrząc na to wszystko, można się wręcz przerazić, prawda? No bo nie jest to jakieś takie no powiedzmy optymistyczne, ale jak dla mnie to wszystko wygląda na bertrap, tak szczerze. No bo to nie jest koniec hossy, nie uważam, żeby był. Za parę tygodni możemy mieć start buleranu i mam jeszcze więcej argumentów, żeby Wam to pokazać. Na przykład, P-Cycle Top to jest wykres on chainowy, który będę Wam pokazywał do znudzenia, bo patrząc na niego widzimy dwie kluczowe linie, które regularnie się przecinają, wskazując szczyt cyklu dla Bitcoina. Jest to 350 dni Średnia krocząca, pomnożona przez dwa e, oraz 111-dniowa. Ta pierwsza to fioletowa, druga to zielona, czy tam lazurowa, tak? I w przeszłości, kiedy te dwie linie się przecinały, oznaczało to zbliżający się szczyt cenowy. Tutaj obecnie nie są w ogóle przecięte, nie przecięły się pomimo tego, że Bitcoin wybił na time High, więc to wedle tego wskaźnika nie jest szczyt. Zresztą, jeżeli sobie przybliżymy ten wykres, to widzimy, że obecna długa faza konsolidacji spowodowała wręcz oddalenie się tych kolorków od siebie względem przykładowo kwietnia, maja czy czerwca. Jesteśmy coraz, coraz szerzej. Na wartościach podobnych, jak miały miejsce przykładowo w sierpniu czy wrześniu 2023 roku, jeszcze przed wzrostami, w momencie gdy Bitcoin kosztował tam 30 tysięcy dolarów, coś takiego, więc to też potencjalnie daje po prostu nam większe pole na większy wzrost ceny. No i to jest świetny indykator, będę Was informował na pewno, gdy będzie wskazywał szczyt cyklu. Na moim Telegramie KDP Wiadomości link jest w opisie pod tym filmem, dołączcie sobie, jest to grupa darmowa oraz na Discordzie Koszar Tradingu również w oparciu o ten wskaźnik będą publikowane dane. I w całej tej grze na rynku krypto myślę, że też chodzi o. O to, żeby sprzedać jak najwyżej. Z tym się pewnie zgodzicie. I do pomocy w wyznaczeniu szczytu na bitcoinie mam jeszcze jeden taki dostępny wskaźnik. Jest to ważny wskaźnik i to jest MVRV Z-Score. i Jest szczególnie przydatny do oceny, czy bitcoin jest przewartościowany, czy niedowartościowany na podstawie historycznych trendów. I na wykresie zauważamy, że w przeszłości, gdy MVRV Z-Score wchodził w czerwony obszar, czyli tutaj, to rzeczywiście sygnalizowało to przewartościowanie i potencjalny szczyt cyklu. A teraz jesteśmy w tym momencie na jednym z najniższych pułapów od kilku lat, więc no to znaczy, do wartości, a nie do wartościowanie. Gdy jesteśmy w tym, w tej strefie takiej, wiecie, zielonkawej, tutaj na dole, to również oznacza, że jesteśmy po prostu w momencie, gdy bardzo warto akumulować. Jeżeli chodzi o resztę danych on nowych, na temat zbliżającego się ruchu cenowego, bo aktualnie poruszamy się w tym obecnym momencie, to już Wam mówię, jak to wygląda. Kiedy bullrun, tak? CryptoQuant wrzucił taki raport i w ich analizie tutaj rzeczywiście zwrócili uwagę na zmniejszające się rezerwy bitcoina na giełdach, jednocześnie na rosnące tam rezerwy stablecoinów, co wskazuje na optymistyczne prognozy dla wzrostu ceny. Kapitalizacja stablecoinów cały czas nam wzrasta. Możemy też być na krawędzi większego ruchu w górę, w miarę jak podaż na rynku się zmniejsza, a siła nabywcza rośnie, więc to też warto zauważyć. Więc po prostu dla mnie ta cała, cała sytuacja na rynku brzmi znajomo. Przez parę lat takich momentów doświadczyłem kilka minimum i nikomu, wiecie, nie chce się tradować wtedy. Rynek jest trudny, wolumeny są niskie, panuje taki marazm, każdy się tam wyzywa, każdy szuka afery, dramy. Jest ogólnie mówiąc przypał i każdy, wiecie, tam po prostu nie wytrzymuje psychicznie, e, nawet się nikomu o nie chce gadać do końca. I to jest ten czas, gdy inwestorzy tracą czujność zaczynają wątpić w hossy, ale serio pamięcią daleko sięgać nie trzeba, żeby stwierdzić, że dokładnie taki sam scenariusz malował się na 12 miesięcy temu, bo teraz zobaczcie jak to wygląda, zaznaczyłem tym prostokątem właśnie price action sprzed 12 miesięcy, to było lato, tutaj szczególnie bo wiosna też późna, bitcoin szedł bokiem, wchodziliśmy potem w jesień, nie dało się patrzeć na ten wykres, po prostu kiedy bitek spadł we wrześniu o kolejnych kilka procent wszyscy wołali o niższe poziomy albo nowy dołek tutaj w tym momencie, tymczasem na wykresie zaczynała po prostu tworzyć się powoli bycza dywergencja, bo cena spadała a RSI rosło i to było już po tym wybiciu na 31,5 tysiąca dolarów na bitku i to było w najmniej oczekiwanym momencie bo na przekór większości bitcoin rozpoczął swój rajd we wrześniu w zeszłym roku i kontynuował go przez wiele wiele następnych miesięcy. No i teraz spójrzcie na obecny price action i znajdźcie pod Mamy letni okres konsolidacji, spadków, mamy zmniejszone wolumeny, mamy brak zainteresowania na krypto. mamy coraz więcej predykcji spadkowych, że sięgniemy 44 tysięcy dolarów albo i niżej. Tymczasem powoli w tym samym okresie robi nam się bycza dywergencja, RSC rośnie, cena spada, a to znak, że wkrótce trend może się odwrócić. I nie mówię, że za parę dni, tak? To jest taka analiza po prostu długoterminowa, średnioterminowa w skali miesięcy. No bo ta dywergencja może się jeszcze pogłębiać teraz przez dwa tygodnie, 4, 8, Ale możemy zobaczyć Bitcoina za 50 1000 dolarów, oczywiście cena będzie wtedy spadać, a RSI dalej rosnąć. Więc wyznaczyłem dla Was mniej więcej dwa potencjalne scenariusze na tym wykresie. Jestem raczej za tym żółtym. Obstawiam, że przebijemy all-time high na przełomie roku, prawdopodobnie na początku stycznia. No, myślę, że jest to wysoce prawdopodobne. A może nawet szybciej idealnym scenariuszem byłby właśnie listopad lub grudzień. A jeżeli mało wam przykładów podobnych sytuacji jak teraz, no to mam dla Was rok 2020 najpierw kryptowaluty przygniót lockdown, który spowodował jeden z najgłębszych tego typu kraszy w historii rynku. Lockdown był tutaj, tak? Macie zaznaczony, Bitcoin spadł na 3,5 tysiąca dolarów niecałe. Potem po halwingu również nie byliśmy rozpieszczani, bo od maja do sierpnia mieliśmy nudnego boczniaka. We wrześniu mieliśmy minus 17% korektę i znowu można było coraz częściej czytać artykuły o kontynuacji besty. To był ten moment. No i wszystkie te okresy. Łączy wspólny mianownik, tak? Po prostu przed każdym bulranem mieliśmy strach, wytrzęsanie słabych rąk, negatywne artykuły w prasie i predykcje tam nowych minimów cenowych na Bitcoinie i te okresy cechowały się sezonowością na pewno, letnią zamułą i zmęczeniem po prostu rynku kryptowalut. A drugą cechą, która też jest jakby ważna i łączy te wykresy, myślę, że się powtórzy w 2024 roku, jest fakt, że po okresie zmęczenia i korekt przychodził bull run. I zwłaszcza końcówka roku i czwarty kwartał po prostu są bardzo dobre dla krypto zarówno w latach halvingowych, jak i rok po. Kolejny czynnik, który powinien być pozytywnie odbierany i powinien dobrze wpłynąć na rynek krypto w czwartym kwartale, jak i w następnym, jest poprawa płynności poprzez obniżenie 100% w USA. Pierwsze obniżki są przed nami, bo już 18 września, ale też nie spodziewałbym się nagłej pompy na wykresach w tym dniu. Raczej po prostu wiele będzie niepewności i zmienności. I dopiero w długim terminie krypto będzie beneficjentem tych obniżek, gdyż więcej pieniądza będzie dostępne do zainwestowania w ryzykowne aktywa. A rynek przewiduje, że 18 grudnia stopy procentowe mogą być ustalone na poziomie 4 do 4,2 punktu procentowego, więc to oznacza duże odblokowanie nowego kapitału na rynki finansowe, trzy gotówki nadchodzi, to jest pewne, ale nie od razu, więc trochę jeszcze trzeba cierpliwości, więc po prostu zanim przejdziemy do podsumowania, ja Wam przypominam, że jeżeli chcecie mieć dostęp do moich zagrań, do tego co się dzieje u naszych traderów, do cashbacku na start, do 2000 dolarów giveaway'u, również do mojej książki w Ademiakom Kryptowalut w wersji fizycznej z moim podpisem, z darmową wysyłką do paczkomatu do Was, do kursu Akademii i do SUBE Trading do dwóch kursów i do kilku jeszcze innych fajnych bonusów, największych w Polsce serio nie kłamie, jest to najwięcej różnych benefitów na raz, to link poniżej w opisie. Macie link do rejestracji na Bajbicie, robicie wpłatę na minimum 100 dolarów z innych giełdy lub kartą w Pasacie i we współpracy z ByBitem wtedy przygotowaliśmy dla Was około 8 do 9 bonusów w zależności od miesiąca, też turnieje, rozdania i różne dodatkowe bonusy, więc zapraszam do skorzystania, a za parę dni. 1 października dokładnie zaczynamy też WSLT, czyli największy turniej tradingowy na świecie, będzie 10 milionów dolarów poli nagród i my, jako arena tradingu również robimy publiczną, otwartą grupę, gdzie będziecie mogli dołączyć, wystarczy być na Bajbicie, będziecie wtedy mieć Mieli przypisane 10 tysięcy dodatkowych dolarów nagrody, będziecie mieli przypisane osobną grupę tradingową pod ten WSLT i kilka innych rzeczy, o których niedługo się dowiecie, bo je dokładniej też opiszę i o tym już na telegramie. Więc warto być, warto skorzystać, nie korzystać z giełd, na których macie i wyższe prowizje, nie macie żadnych bonusów i nie kwalifikujecie się na żadne z nich bez właśnie linku. No partnerskiego, takiego jakim mój jest, gdzie ja część dostaję, ale lwią część otrzymujecie w prowizjach i w różnego rodzaju zwrotach, które są no, jakże potrzebne, żeby tutaj zaoszczędzić pieniądze, A ja rzeczywiście nie jestem osobą, która wszystko będzie dla siebie, i ja od was nic nie dostaję tylko od giełdy, więc nic na tym nie tracicie. Sprawdźcie sobie i odbierzcie 30 dolarów, 500 dolarów lub nawet do 300 tysięcy dolarów cashbacku na start w zależności od tego, ile wpłacicie i jaki trading volume zrobicie i czy użyjecie link z pozycją lewarowaną, czy ten normalny standardowy, który jest poniżej, macie teraz na ekranie pokazane. A w prawym górnym rogu macie zwykły poradnik o giełdzie Bybit, gdzie pokazuje dokładnie jak kupić kryptowaluty, jak wpłacić złotówki euro, jak wysłać inne giełdy, jak wysłać przelew, doładować kartą i jak po prostu nam kupić te krypto, żebyście sobie mogli sprawdzić jak to wszystko działa. Prawy górny ruch to jest i po kliknięciu w mój kanał Kryptowaluty dla Początkujących również ten film Wam wyskoczy. Więc po prostu podsumowując ten obecny moment na rynku, ta aktualna sytuacja dzisiaj mamy 12 września, czyli właśnie teraz mowa o tym, no to to jest moment gdzie rzeczywiście po prostu zbliżamy się bardzo do tego bólu ranu, przynajmniej tak to wygląda. Jesteśmy w fazie po halvingowej konsolidacji, powoli kończy się trzeci kwartał i zgodnie z cyklicznością końcówka roku powinna być bardzo dobra i dokładnie po Pokazałem wam, jak to wyglądało w poprzednich latach i czego można się spodziewać w ciągu następnych tygodni, więc to jak obecnie wykorzystujecie ten strach panujący na rynku, to już jest wasza indywidualna sprawa, a ja zgodnie z tą psychologią rynkową po prostu uśredniam sobie altcoiny o topowej kapitalizacji, a historia nieraz pokazała, że taka strategia po prostu daje zarobić. Więc też ignoruję negatywne artykuły z branży, wiem, że krypto nie upada. Dodatkowo te sprawdzone dane chainowe i różne wskaźniki pokazują, że to jeszcze nie jest koniec Hossy. No i po prostu podsumowując, wiem wiem, inwestowanie na rynku krypto to jest trudne, szczególnie, że jesteście w tym nowi, jeżeli dołączyliście na początku roku, to macie tym bardziej podgórkę, ale cierpliwość, panowanie nad emocjami, to podstawa, jeżeli chcecie tutaj być dłużej i coś zarobić, więc po prostu będzie kluczowy moment, już niebawem, to był taki zalążek, taki prequel czego, tego, co będzie za parę miesięcy, sequel dopiero nastąpi, więc po prostu nie schrzancie tego, nie wyprzedawajcie się na stracie, bo już jest za późno, mogliście to zrobić wcześniej, hodlujcie, czekajcie na lepsze wyceny, nie akumulujcie głupich altcoinów, które nie mają prawa już po prostu bytu w przyszłości i żadnych perspektyw. Skupcie się na top 10, top 20, top 100 niektórych altcoinach oraz na właśnie Bitcoinie czy Ethereum. Hosta powoli nadchodzi, tyle ode mnie. Zostawcie subskrypcję na kanale, kciuk w górę i pamiętajcie, że w opisie macie link do Telegrama, do Discorda, do Place, do Bybita i do wszystkiego, co może Was zainteresować oraz do darmowych kursów. Trzymajcie się, na razie. Cześć!